Cześć, tu McGuffin. Astronauta odkrył planetę robotów, ale okazało się, że to Ziemia po III wojnie światowej. Dzisiaj pokażę wam film z 2015 roku pod tytułem Robot World. Uwaga, spoilery, pilnujcie się. Pilot James wyrusza na odległą planetę, która pod względem wszystkich parametrów nadaje się do życia, ale lądowanie okazuje się awaryjne. Znajdując się na powierzchni, mężczyzna postanawia próbować znaleźć ratunek u miejscowych mieszkańców. Okazuje się jednak, że ludzką rasę zastąpiły zupełnie inne istoty, a teraz po planecie krążą bardzo wrogie, mechaniczne stworzenia, których celem jest zniszczenie ludzkości. Przyszłość ludzkości, znajdująca się na orbicie Ziemi, buduje dwa statki o nazwie Maszyna 1 i Maszyna 2. Są one skierowane na poszukiwanie inteligentnego życia na najbliższych planetach. Pełni autonomiczna Maszyna 2 leci na wybraną planetę, ale komunikację z nią będzie można nawiązać dopiero, gdy znajdzie się na orbicie. I wreszcie ten dzień następuje. Bezimienny zond skutecznie sprawdza i zbiera niezbędne dane. Teraz na planetę musi wylądować człowiek, aby przeprowadzić geodezyjny rekonesans. Pilot James leci zgodnie z trasą, uważając, że w jego zadaniu nie ma nic trudnego. W końcu nieraz przeprowadzał zupełnie standardowy lot i takie samo lądowanie. Jego prom zaczyna odliczanie, nawiązując łączność z wcześniej wystartowaną na planetę maszyną drugą i wkrótce przechodzi do modułu lądowniczego. Następnie następuje zejście z orbity, ale podczas lądowania następuje przekroczenie prędkości. Z nieznanej kapitanowi przyczyny lądowanie okazuje się awaryjne. Pilot długo dochodzi do siebie, leżąc na twardej trawie. Kiedy wreszcie uświadamia sobie, co się stało, widzi niegościnne równiny. Wkrótce znajduje płonące resztki swojego modułu lądowniczego, co skłania go do wniosku, że pozostał bez środka powrotu do bazy. Oznacza to, że nie ma szans wrócić do domu. Kosmonauta długo próbuje odroczyć moment, kiedy będzie musiał zdjąć hełm skafandra. Chociaż według wszystkich znaków atmosfera na planecie nadaje się do oddychania, musi podjąć ryzyko i wdychać obce powietrze, po przekonaniu się o jego bezpieczeństwie na własnej skórze. Kapitan wysyła raport do bazy, potwierdzając ich oczekiwania. Na pierwszy rzut oka planeta wydaje się pusta, chociaż nadaje się do życia. Teraz będzie czekał na wiadomości z Ziemi o wysłanej na ratunek ekspedycji. James przeszukuje okolice, mając nadzieję znaleźć ocalałe zapasy, ale znajduje tylko pusty termos. To powoduje rozczarowanie i irytację u mężczyzny, a na jego szczęście znajduje awaryjną torbę z niewielką ilością jedzenia. Nastaje noc, ale kapitan nie może spać na gołej równinie. Rano, nie otrzymawszy jeszcze odpowiedzi od bazy, wyrusza w podróż, mając nadzieję znaleźć jakieś schronienie, a przede wszystkim wodę. Wkrótce dochodzi do wartkiego strumyka i przeprowadza analizę płynu, który okazuje się nadawać do picia. To już wprowadza pewną nadzieję w człowieka. Krótko odpoczywa na brzegu i rusza dalej. Wkrótce dostrzega w oddali jakiś poruszający się obiekt, któremu próbuje się bezskutecznie przyjrzeć przez lornetkę, ale nie może zrozumieć, co to jest, ani kto. Z nadzieją na znalezienie wsparcia macha rękami i otrzymuje w odpowiedzi strzał. Kapitan ucieka, mając nadzieję schronić się przed nieznanym wrogiem, ale dwie żelazne figury podążają za nim. W końcu schronił się między kamieniami, a roboty nie wykrywają człowieka i odchodzą. Wkrótce Jane znajduje starą, zaniedbaną drogę i kieruje się nią. Przecież musi prowadzić do ludzkiego mieszkania, ale wtedy nad nim przelatują jakieś latające obiekty. Mężczyzna biegnie w ich kierunku i, cofając się, zjeżdża w dół kamiennego nasypu, znajdując się u podnóża ogromnej wieży, ewidentnie zbudowanej przez inteligentne istoty. Wchodzi do środka, znajdując zaciszne miejsce. Wyłącza się z powodu zmęczenia. Budząc się, pilot rozgląda się dookoła i dochodzi do niepokojącego wniosku o obecności na planecie robotów i maszyn. To świadczy o istnieniu inteligentnego życia i tylko to mu daje nadzieję na powrót do domu. Zmęczony upałem James idzie dalej wzdłuż starej drogi, czasami odpoczywając na poboczu i rozciągając niewielkie zapasy jedzenia. Podczas jednej z takich przerw zdrzemnął się i obudził z niepokojem z powodu nieznanych dźwięków. Przykucnąwszy, mężczyzna obserwuje pojawiającego się niedaleko robota, któremu towarzyszy mechaniczny pies. Odczekawszy, aż para oddali się, James biegnie w stronę lasu. Błądzi między drzewami przez długi czas, od czasu do czasu odpoczywając. Kiedy go w końcu znajduje ta dziwna para, pilot zaczyna uciekać. Poślizguje się i upada, raniąc rękę. Na zabawę i bezradności mężczyzna
jest zły na samego siebie. Chwytając kij, rusza do ataku. Uderza robota, rozbijając mu przednią płytę i ten zaczyna bezradnie krążyć na miejscu, niezdolny do odnalezienia człowieka. James biegnie dalej mimo rannej ręki, przekonany o braku pościgu. Pilot zakłada opatrunek na krwawiącą dłoń i traci przytomność. Kapitan budzi się, słysząc, że ktoś jest w pobliżu. Otwierając oczy, widzi obok robota i psa. James ponownie sięga po kij. Stworzenie zachowuje się spokojnie i nie zamierza atakować. Pilot dostrzega pakiet obronny z jedzeniem i podnosi go oraz kieruje się w inną stronę. Gdzieś podczas walki z robotem, a potem ucieczki, traci swoją torbę. Robot pies posłusznie towarzyszy człowiekowi. Razem wyruszają. Wkrótce, na poboczu drogi, James znajduje butelkę pokrytą napisami. Podczas gdy raportuje o znalezisku, pies spokojnie stoi obok. Człowiek dostrzega niedaleko mały, kamienny domek ze zniszczonym dachem i biegnie w jego kierunku, mając nadzieję znaleźć kogoś żywego. Jednak doznaje rozczarowania. Dom jest od dawna opuszczony i zrujnowany. Niemniej jednak pilot wchodzi do środka budynku, a ku jego zdziwieniu jest w nim elektryczność. James przegląda wnętrze, które wygląda, jakby dom opuścił dosłownie niedawno. Znajduje na stole broń i projektor wideo. Po włączeniu go mężczyzna widzi ujęcie rodzinnej kroniki. Dzieci bawią się w ogrodzie. Dorośli robią grilla i piją wino. Rozmawiają o groźbie wojny, którą nikt nie wierzy. Wszystko to jak na odległej ziemi. W pudełku James znajduje wycinki z gazet, z fotografiami, wybuchów i napiętą sytuację polityczną. Później ponownie przegląda znalezione wycinki i znajduje plan podziemnego centrum dowodzenia, które znajduje się gdzieś w pobliżu. Noc spędza w domu, śniąc o swoim dziecku. Rankiem znów znajduje przy drzwiach robota pieska, który pozostał obok człowieka. James sprawdza znaleziony pistolet i okazuje się, że jest w pełni sprawny. Mężczyzna zbiera to, co może pomóc mu przetrwać i wychodzi z domu w towarzystwie robota pieska. Wtedy ogarnia go myśl, że to nie tylko parodia zwierzęcia, ale mechanizm stworzony do przenoszenia czegoś. Umieszcza torbę na plecach robota, a pies, wypuszczając swoje specjalne chwyty z tułowia, posłusznie niesie otrzymany ładunek. Pilot decyduje, że będzie się kierował w stronę swojego domu. Wkrótce dochodzą do zrujnowanych budynków. Człowiek wysyła do bazy kolejny raport o tym, że powierzchnia planety wydaje się, że ucierpiała w wyniku okropnej wojny. W obecnej chwili znajduje się przy małym moście i zamierza skorzystać z miejscowej technologii, aby wrócić do domu. Tymczasem pies, dochodząc do pewnego punktu, zatrzymuje się, korzystając z okazji. Mężczyzna urządza sobie przekąskę. Następnie ponownie, załadowawszy robota, zwierzę podąża za nim. Wkrótce docierają do zniszczonych budynków małej osady i znowu James zdaje sobie sprawę, że to było celem ich podróży, ale w okolicy nie widzi niczego godnego uwagi. W tym momencie z boku psa wylatuje dymna petarda. James z niedowierzeniem patrzy na pojawiającą się zasłonę, gdy obok niego wybucha pocisk, a potem jeszcze jeden i jeszcze jeden. Nad głową pojawia się bezzałogowiec, celując dokładnie w to miejsce. Mężczyzna schronił się w zniszczonym domu, wołając psa, a ten nie zamierza ruszyć się z miejsca i spokojnie stoi pod ostrzałem. Zrozumiawszy, że nie reaguje na jego krzyki, pilot biegnie do niego i chwyta torbę. Dopiero potem pies podąża za nim do domu, gdzie starają się schronić przed kulami. Obce roboty zaczynają polowanie. James musi się ukrywać za ocalałymi murami. Kiedy roboty wdają się w walkę między sobą, co zdziwia pilota, wykorzystuje to i ucieka z domu. Kiedy jedna z latających maszyn powala drugą, pilot ratuje się z niebezpiecznej osady i kontynuuje podróż. Wkrótce znajduje ogromną bojową armatę na środku pola, która otwiera ogień, gdy się do niej zbliża. Nadaje ją kulę, ale działo odwraca uwagę na wroga. James schodzi po schodach do piwnicy, gdzie pada ofiarą ataku jakiegoś chemicznego środka. Po chwili odpoczynku i odzyskania zmysłów wraca do piwnicy z maską i pistoletem, przenikając głęboko w korytarze, gdzie nadal jest prąd. Długo szuka prawdziwych właścicieli. Nagle słyszy mechaniczne kroki i spotyka robota, którego próbuje zatrzymać kulą. Bezskutecznie James ucieka przed ścigającą go maszyną, ale okazuje się, że robot zmierza do swojego celu. Ukrywając się za otwartymi drzwiami, pod którymi leży ludzkie ciało, James natychmiast dostaje odpowiedź z bazy, informującą o problemach z łącznością i obiecującą natychmiastową pomocą. Pilot idzie dalej i znajduje centrum dowodzenia.
Słychać tutaj mechaniczny głos informujący o obecności broni chemicznej. Na ekranach monitoringu widzi liczne szczątki rozrzucone po całym kompleksie. Wściekłość ogarnia go. Jak ludzie mogli narobić tyle szkód? Baza wzywa kosmonautę i informuje, że pomoc jest już blisko. James zauważa na tablicy wycinki, gdzie ludzie planety oskarżają obcych o wszystko. W ich świecie panuje panika, którą tylko podsycają absurdalne decyzje rządów. Całkowicie zdemoralizowany, wychodzi na powierzchnię i widzi, jak nad planetą rozprzestrzeniają się rakietowe eksplozje, nieustające wojny mechanicznych istot, dawno pozbawionych swoich panów. W desperacji przykłada pistolet do swojej głowy, ale potem opuszcza broń. Drogi powrotnej już nie ma. Subskrybujcie, aby oglądać więcej filmów tego typu. Włączcie powiadomienia i zostawcie łapkę w górę, aby wesprzeć kanał. Dziękujemy za obejrzenie.